Bajo. Dzień dobry. Wybaczcie mi ten śmietnik za sobą, okej? Okay? Dzisiejszy bajzel z tyłu mogę sobie usprawiedliwić tym, że nie dlatego, że byłem u fryzjera dzisiaj też, bo to też. Tylko dlatego, że no, co prawda wy tego nie widzicie, ale podpiąłem sobie w końcu nowy sprzęt. W końcu się do tego wziąłem, żeby podpiąć sobie monitor. Do tego miałem cięte pół pokoju, więc nagrywam to dosłownie na szybko i tego nie ukrywam. Skocznie widzów, podsyłaliście mi niedawno, a tak właściwie dawno, bo ten post rzuciłem. No. I dzisiaj sobie je pooceniamy. Trochę żeście mi tego wysłali. Wiem, że jakimś Usainem Boltem nie jestem, bo nie nagrywam tego pierwszy i nawet nie kwapiłem się, żeby to nagrać. Ale dzisiaj to nagrywam. Jeżeli wam się film spodoba, stawcie oczywiście łapkę w górę. Suba będzie wtedy bardzo miło. Zapraszam was również do wspierania. Macie link na dole, a benefity możecie z tego zobaczyć. W sumie na dole też. Pozdrawiam mojego wspierającego, nigdy tego nie robiłem. Zawsze o tym zapominałem, nie? A tam jest, że będę pozdrawiał, więc z tego miejsca chciałbym pozdrowić użytkownika FanJJK Farela. Mam już wspierającego od tygodnia. Od tego użytkownika, dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie również się znaleźć w pozdrowieniach, zapraszam was na dół, a tymczasem jedziemy. Może pojedźmy od tych skoczni najnowszych. Pojedźmy sobie skoczni najnowszych. Mamy pierwszą skocznię. Do skoczni wykorzystałem. Rozbieg z Zakopanego, zeskok z Planicy. O! Ty, chłop usunął właśnie wiadomość. Lo, ej! Nie, chłop właśnie usunął wiadomość. Dobra, chłop tutaj się chwalił, że wziął rozbieg z Zakopanego i Planicy. Ja dalej jestem dobrze nastawiony. Hej, to moja nowa wersja El Shalten. Zapowiada się świetnie, jednak może coś... Coś autorskiego. Mikro Marshall, siema, macie moją skocznię, napiszcie mi na priv, bla bla bla. No to będziesz na filmie, za to wolność, HS25, przynajmniej nie piszesz, że coś wziąłeś z Zakopanego, nie? O, macie tutaj mego krapa, zawsze kochałem oceniać krapy, więc się sobie ocenimy jeszcze Zakopane. Oho, cool mi matysówka przerobiona, zapowiada się bardzo ciekawie. Mamy coś z Krakowem HS130, być może to nie będzie jakiś wielki szrot. Dobra, i Jemixon, który przerobił skocznię swojego kolegi, dajcie sobie tak około 17, skaczcie 200, da się ustać, super. To też sobie pobierzemy. Dobra, mamy 6 skoczni, na razie starczy, mówię, nagrywam to na bardzo szybko, dzisiaj nie mam naprawdę czasu, więc dzisiaj ocenimy te 6 skoczni, myślę. Sobie to ocenimy. Zostało już mi tylko pliki wrzucić do folderu, a ja was zapraszam już do gry. Dobra, zaczynamy od skoczni w Polsce. HS-155. Przejdźmy sobie do Polski. Polska, która jest tutaj. Polska HS-155, Pol-71, V1, kopia 2. Po nazwie zapowiada się nadzwyczaj ciekawie. Okej. Mamy 10 belkę. Nie będę patrzył, czy to jest poprzerabiane. Na pewno nie jest to żadna skocznia od goriszków tak 100%, ponieważ są tu widoczne bugi, to wam mogę już powiedzieć. Na przykład tutaj śnieg wchodzi, tekstura śniegu wchodzi. O, tutaj jakiś glitch się pojawia. Lol. A, tu jest jakiś słup chyba. Co to jest? Co to jest? Czekaj ta. Tam coś było. Ten teren w sumie nie najgorszy. Od razu widzę, że profil bardzo ciekawy. Railingi są. Na przykład w tym miejscu, jak sobie przejedziemy, to nowoczesna technologia, barierki za murem, bo czemu by nie? Tutaj fajny kloc. Ogólnie skocznia bardzo ciekawa. W ogóle ja jestem podniecony tymi 144 Hz w Deziocie. Nie, ja nigdy nie grałem na 144 Hz. Tu coś jest. Tu coś jest w zeskoku, patrzcie. Tutaj, o. Tu możecie zobaczyć coś w zeskoku. Coś tu jest. Dobra. Abstrahując od bugów, które są, bo tu są jakieś bugi, tu są jakieś flikery, zaraz zobaczymy, czy to flikuje. Skoczmy tu. O Jezu. Chłop kazał ustawić belkę 16, bo z 10 domyślnej się chyba nie da skoczyć. Fliker, ale ład... Oj. Flikery. No jest, tutaj ten śnieg flikuje. I tutaj jest mały fliker. O, w tym momencie, dobra. To jest na pewno do poprawy. A co do kodu? No, trochę do zmiany tu jest. Na przykład te bóle wypłaszczyć. Ale ustawmy sobie 6 belek do góry, tak jak chłop chciał. 17, on chciał 17 czy 16. Never mind. Skoczmy z tej 17 czy 16 w tym momencie. Jak chłop tu skakał? Jak to jest belka 17, to ja tu skoczyć nie ten. Co tu się dzieje, halo? Może ja jestem słaby, w sumie to jest... 5 minut gram na tym monitorze, nie? Nie, to jest 17, nie... Skakalne, musimy podwyższyć...
nie powinno tak być, nie? Że musimy podwyższać 50 tysięcy belek, żeby to jakkolwiek działało. Zaraz możemy w sumie pójść do notatnika i na szybko powiem ci, co możesz zmienić w tej skoczni, żeby ona była skakalna. O, na przykład teraz odlecę, nie? No ale no dałem sobie plus 40 belek i wywaliłem się na płaskim. Dużo z tym nie zrobię, nie? Mogę ci tylko podpowiedzieć, co tu można poprawić. Na przykład, wejdziemy sobie w notatnik i głównie o profilu. Jak na skocznie H jest 155, za niskie jest H. H tu by się przydało na dobre 80, nawet jak nie 90, ja to robię na faście. N dać sobie na 120, no to H damy wtedy na 85, na szybko. Zmniejszyć L1. Zmniejszyć L2. Bety są za duże według mnie. Dać sobie tu na przykład 39, 38 i tu może być 34 albo 35, tak jak zostawmy. No i tu sobie trochę to zwęzić, nie? W sensie, żeby to nie wyglądało aż tak bardzo brzydko. Zobaczmy, jak to wygląda w grze, bo to na faście zrobiłem, nie? To powiedziałem ci na szybko, co możesz w tym poprawić, żeby to wyglądało. Ja to robiłem oczywiście na oko. No, wygląda to chyba trochę lepiej, już nie mówię o prędkościach na progu, bo tego już mi się ogarniać nie chce. Ale, no właśnie, teraz... Tak właśnie miała wyglądać ta skocznia. Właśnie tak miała wyglądać ta skocznia. Dobra, zmniejszmy długość najazdu na jakieś 85 i to będzie ostatnie, co ja tutaj zrobię w tej skoczni. A resztę upgrade'ów zostawiam tobie, więc możesz się poradzić tym filmem. Skocznia pod graficznym względem ma trochę flickerów i bugów. A tak to wygląda w sumie nieźle. No i chyba myślę, że coś takiego by cię satysfakcjonowało, tylko że dalej się lata trochę za daleko, więc mógłbyś to trochę wypłaszczyć. Na przykład, to są moje rady, ale profilowo, po ogarnięciu tego i graficznie na plus, nie? Idziemy na Kraków, HS-130, autora nie ma. Zobaczymy, czy jest to coś wzięte, miejmy nadzieję, że nie. Jest to template, dobra. Za templatkę szanuję, nie? Wolę templatkę niż walnięty skądś profil. No, templatka się gliczować nie będzie, bo templatka jest zrobiona tak, że się akurat nie gliczuje. I zobaczmy, tu głównie ocenimy profil. Daleko się skacze, ej. No, standardowo z F8. A nie, jest flicker. Będziesz musiał, zaś ci pójdę do kodu, powiem ci, co możesz zmniejszyć, żeby tego flika wytępić jakkolwiek z tej skoczni. Skoczymy sobie tu jeszcze raz. Na progu zobaczmy, ile będziemy jechać. 88,8. HS-130, no ciekawy jest ten profil, skacze się strasznie daleko, pod 136,5 metra, z nie super ultra najlepszym wybiciem. Ostatni skok sobie tutaj skoczmy, chcę być pewny, że tu wszystko jest dobrze profilowo. O, teraz się wybiłem dobrze, bez podwyższania żadnych belek i jak najdalej, za 140 chyba, 141 metrów, to nie wiem, czy aż nie za daleko się lata jak na HS-130. Ale profilowo jest fajne, a żeby zmniejszyć tego flickera, mogę ci podpowiedzieć w tym momencie, jak sobie wejdziemy w notatnik. I to jest profil z railingu, musisz sobie ten railing, o, tu jeszcze trochę bardziej to zmienić, na przykład Y na 2, minus 2,05. I teraz, gdy przejdziemy sobie do gry na ten Kraków, to z F8, ten flicker, zobacz, już go nie ma, więc wystarczy ten jeden parametr sobie zmienić, ale profilowo wygląda to fajnie. I szanuję za templatkę, bo ją zawsze można jakoś fajnie rozbudować. Mamy teraz Szczucin. Szczucin, mi się kojarzy z Szczecinem, ale pewnie nazwa jest, istnieje nazwa Szczucin, nie chce mi się tego szukać. Szczucin HS-180. Autorów jest dwóch, możemy ich pokazać. W sumie to nie są krapy kradzione, chyba. W sumie to nie są krapy kradzione, chyba. A jednak... To jest ten chłop, co pisał, że to jest Kulm i Matysówka. No, Kulm i Matysówka to jest. Fajnie, że... schody są z tej strony, a numerki są z tej strony w powietrzu na belki. Nawet napisu, żeście chłopaki nie zmienili. Dobrze, że wy tego nie opublikowaliście nigdzie. Barierki wiszą lekko w powietrzu. Bardzo lekko. Zobaczmy, jak ten domek, bo ten domek mnie ciekawi tam. Więc sobie trochę to żmudny proces. Nie no, domek jest akurat skopiowany. Domek stoi. Flickery są. No takich ogólnie nie ma, tu był taki jeden mały flicker, ale chłopaki... No dużo jest nad tym roboty. No wiatrołapy są wzięte z matysówek, nie? To jest matysówka. A to jest Kulm. Tak żywcem Kulm. Oj, spóźniłem, ale skoczmy, dajmy szansę tej skoczni. Plus dla was taki, o, o Jezu, nie, chłopaki. HS-180, a linię macie do metra 240 chyba.
Jak widzieliście ze spóźnionym wybiciem, to jest skocznia idealna do robienia slajdów, nie? Teraz też nie wybiłem się jakoś fantastycznie, ja mówię, dalej testuję sobie ten monitor. Ale patrzcie, to jest skocznia, na której punkt K i punkt HS przejadę slajdem, więc zobaczmy, ile tu skoczę w momencie, kiedy się wybije tak perfekcyjnie, nie? Muszę wyczuć ten próg. O, teraz było niezłe wybicie, nie mówię, że fantastyczne, ale lepsze. Oj, machnąłem, no i patrzcie. Nie wiem, czy taki jest zamysł na skocznie HS-180. Mamy zakopane HS-245. Autora nie ma. Autora nie ma. Mam już to zakopane w ogóle. To jest ciekawe. Nie wiem, czy to wysłał mi oryginalny autor, nie? Bo to zakopane było na DZ-24. O Jezu. Ja już wiem, dlaczego tego zakopanego tam nie ma na tej DZ-24 bodajże. Dobra, to... O Jezu. Oj, to by się idealnie nadało na odcinek skrapów z DSJ24, bo to było. I to jest tak samo nieskakalne, nie? To jest ta sama wersja, jak se wejdę w to. To jest 1:1 to samo. To jest to samo. Tak samo nieskakalne, więc tu aż muszę odpalić F1, bo ten próg jest pod takim skosem. No latać się tu da, nie? Ale też no w sumie latać się da. Ale jest to matysłówka, no to jest wielka matysłówka, ta HS-250 bodajże, ja nie znam tych wszystkich matysłówek. No dokładnie, tylko jest zmieniony kolor na taki bardziej fiolet. No nie, nie, profil dobry, ale kopiowanie i wrzucanie tego na stronę nie, chodźmy dalej. Mamy jeszcze dwie skocznie, wolność, HS-25, nazwa mnie ciekawi. Autor jest, nawet ten z Discorda, więc jest opcja, że to jest jego skocznia. To jest, o Jezu... Ja... No profil jest dziwny, ale ciekawy. Ta wolność jest inna profilowo i tylko widzę podobieństwo na progu. Do tego Skibungee próg wygląda podobnie. Nie podtrzymuję wersji, że jest to próg skopiowany, nie? Ale wygląda, no ultra podobnie. I wypłaszczenie jest na końcu dosyć duże, ale lata się ciekawie. Więc, no graty. Naprawdę fajne, jeżeli progu nie skopiowałeś, to serio git. I ostatnia skocznia w tym odcinku. Zimowisko HS-105. Autor jest wpisany, normalny. Zobaczmy, co to jest. I teraz będzie ból głowy mój. Czy nie jest to skopiowane? Okej, dostałem odpowiedź od Gorisków. Skocznia jest niestety skopiowana, co... No, nie znam wszystkich profili, więc wolę zaczerpnąć wiedzę u źródła. Średnio, ale cóż. I wtedy cofam swoje słowa, że to jest najlepsza skocznia z filmu. Kurde, nie znam tej skoczni profilowo. Jeżeli to jest twój oryginalny profil, to serio sztos, ale nie jestem pewien. Nie lubię robić, nie chcę mi się robić researchu, ale jeżeli to jest twoje, to wygląda to serio ładnie. No więc ogólnie to wygląda ładnie, napis jest zimowisko, nic się nie flikuje. Zadałem pytanie na DSJ4 Fans, czy jest to skopiowane. Jak dostanę odpowiedź, to dogram, więc jeżeli nie jest to kopia, to serio skocznia jest perfekt, najlepsza z dzisiejszych, nie? Profilowo też jest fajnie skakalna. Można polecieć za HS. Proszę bardzo. Jakbym miał powiedzieć, czy mi się to kojarzy, to w sumie z niczym. To taka... Ta mała skocznia taka trochę inna jest. Chyba, że naprawdę... Ja nie jestem w temacie z jakimiś nowymi skoczniami. Ta wieża sędziowska taka fancy zrobiona. Kurde, fajny profil. Więc ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, oczywiście łapka w górę, sub będzie mi bardzo miła. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do widzenia, piona, no i cześć!